San Francisco, miasto kojarzone z Golden Gate, Złoty Most, mekką hipisów w latach 60., piosenką Scotta McKenzie San Francisco, domami o pięknych fasadach, charakterystycznymi dla wielu seriali, efektownymi filmowymi wyścigami samochodowymi po ulicach tego miasta. Magda Działoszyńska-Kossow w książce San Francisco ukazuje miasto o różnych odcieniach. Piękne, brzydkie, zaniedbane, wyzwolone, postępowe, ale i ksenofobiczne, okrutne dla ludzi nieprzystosowanych, otwarte i dające nieograniczone szanse rozwoju na wspaniałe życie dla ludzi o dużych i wielkich możliwościach intelektualnych i mających potrzebę sukcesu. Patrz, Dolina Krzemowa. Historia i współczesność opisana w tej książce daje obraz miasta w pełni. Autorka odziera go ze stereotypów i prostego postrzegania Stanów Zjednoczonych jako kraju dającego szansę rozwoju dla wszystkich. Ale nadmiar informacji z różnych dziedzin momentami zaburza odbiór i informacje o mieście, ale też pozwala uważnemu czytelnikowi zrozumieć skomplikowaną, trudną i niejednoznaczną historię tego miasta. Miłośnikom reportażu i fanom Stanów Zjednoczonych gorąco polecam pozycję San Francisco, Dziki Brzeg Wolności, Magda Działoszyńska-Kossow.